A jak to jest po tym dwóch meczu? No bo tak krótka ta przygoda, rywal jednak bardzo wymagający. Ale zacznijmy od tego dzisiejszego meczu. 1-4 wynik, no, wszyscy twierdzą, zdecydowanie nieodzwierciedlający tego, co działo się na boisku. Myślę, że tak. Gdyby nie ta czerwona kartka, graliśmy tak na dobrą sprawę 75 minut w dziesiątkę. No ale pokazaliśmy ten koroniarski charakter, nawet strzeliśmy bramkę. I dopóki, myślę, że do tej drugiej, trzeciej bramki jeszcze wierzyliśmy, no potem już było ciężko, ale daliśmy z siebie wszystko. Jak ocenisz tę waszą przygodę z Ligą Mistrzów? Historyczne, jeśli chodzi o Korona Kielce, udział w europejskich pucharach w końcu, jakby nie było. Pewno duże doświadczenie dla nas. Real Saragossa to mocny rywal. I taki mecz tylko nas podnosi, nasze umiejętności. Wiemy, że trzeba dalej pracować, wiemy, czego nam brakuje i na pewno będziemy cały czas starać się, żeby po prostu lepiej grać. W Saragossie kapitalny doping kibiców hiszpańskich na stadionie, ale dzisiaj na Suzuki Arenie także ponad 6 tysięcy fanów, więc chyba można powiedzieć, że nawet się chyba nie spodziewaliście aż tylu. No myślę, że tak. Z tego co wiem, przed meczem tam było około 4 tysięcy biletów sprzedanych, ale bardzo też chcę podziękować kibicom, bo w końcu wysoka frekwencja, dopingowali przez cały mecz i to nam też na pewno bardzo pomogło. Bartek, to jest taka lekcja, która gdzieś tam zostanie w Azji. Dzięki temu meczowi będziecie po prostu lepiej grać w piłkę, no bo jedna konfrontacja z jedną kulturą piłkarską, silnym zespołem, to zawsze jest coś, co nie każdy po prostu gdzieś może sobie pozwolić, bo gracie w Polsce po prostu. No myślę, że na pewno, tak jak powiedziałem, możemy tylko podnosić swoje umiejętności dzięki takim spotkaniom i po prostu będziemy wiedzieli, czego nam tak naprawdę brakuje i nad czym pracować. Po meczu bardzo oryginalny, niespotykany na naszych boiskach gest drużyny z Hiszpanii. Zrobili wam szpaler, i wam brawo, jak schodziliście z boiska, jak to ocenisz? Myślę, że to bardzo miłe, bo mimo że na boisku wiadomo jest rywalizacja i nie ma przyjaciół, tak po meczu chłopaki z Realu pokazali, że są to po prostu dobrymi kolegami i docenili po prostu naszą walkę. Bo chyba też niedosyt czujecie to po tym spotkaniu. No, ciężko tak teraz coś powiedzieć, no ale no cóż, dostaliśmy czerwoną kartkę w 15 czy 20 minucie, no i to ułożyło cały przebieg spotkania. Później ciężko było grać 10 na 11 przeciwko tak dobrym piłkarzom. No i zrobiliśmy po prostu co mogliśmy i daliśmy z siebie 100%. Ciężko było grać 10 przeciwko 11, no ale przez długi czas wam się to udawało, rzeczywiście jakby nie odstawaliście bardzo od Realu i nawet chyba była szansa i wy też powierzyliście, że jeszcze można ten wynik wyciągnąć na korzyść, na plus. Szansa pewnie, że była, to normalne, no ale wyszło jak wyszło, nie udało nam się strzelić bramki, a już druga, trzecia bramka po prostu nas dobiła i wyszło jak wyszło. No to już powiedz, jak tam było w tej sytuacji w polu karnym, bo z naszej perspektywy wydało się, że byłeś faulowany, ale chyba powtórki rozstrzygnęły, że nie. Nie było tam żadnego faulu. Przestraszyłem się, bo we dwójkę szli za mną i bałem się wziąć większy rozbieg, bo bałem się po prostu, że trafię w któregoś nogę i sam sobie zrobię krzywdę z tego. Może dlatego tak się stało. A zapałeś się w tej drugiej połowie trochę takiego luzu, pograłeś trochę indywidualnie, trochę dribblingów powychodziło, pokazałeś, że nawet to twoje wyszkolenie techniczne niczym się nie różni od kolegów z Hiszpanii. No, miło mi to na pewno słyszeć. No cóż, chciałem pomóc drużynie i wziąć trochę na siebie. W pierwszej połowie mnie nie było za bardzo, bo tak wyglądała nasza gra i gdzieś tam ciężko było się pokazać, ciężko było cokolwiek utrzymać piłkę, zrobić z przodu, no ale w drugiej gdzieś tam się otworzyliśmy i to trochę lepiej wyglądało. A ten cały dwumecz, całą przygodę jak ocenisz? No właśnie, to przede wszystkim przygoda dla was, lekcja na przyszłość? Pewnie, że lekcja na przyszłość, no ale jak to ocenię? Jedna wielka... Po prostu jedna wielka niewiadoma i jedna jest nam po prostu szkoda tego, co się stało. No co mogę powiedzieć, no w pierwszym meczu gdzieś tam każdy z nas widział, że mieliśmy tą szansę później i w drugim meczu też strzeliśmy bramkę na 1-0 i każdy widział to, że byliśmy lepsi i że po prostu powinniśmy przy tym, że gdybyśmy grali 11-11, powinniśmy wygrać ten mecz i przejść dalej. A tak z punktu widzenia młodego piłkarza, jak się gra na głównym stadionie w Kielcach i przy ponad 6 tysiącach kibiców? Każdy okrzyk kibiców, każde ich głośniejsze krzyknięcie to jest kolejne napędzanie nas i wraz z każdą minutą było tylko coraz lepiej. A to jest taki kolejny krok, Mateusz, dla ciebie, żeby już zagrać na tym stadionie, ale już w Ekstraklasie? Mam taką nadzieję, zobaczymy. Nie wszystko ode mnie zależy, powiem w ten sposób, ale mam taką nadzieję i po cichutku na to liczę. Jesteś gotowy? Jestem gotowy. Okej. Trochę spuszczona głowa, ale chyba niepotrzebnie, bo daliście z siebie wszystko w tym spotkaniu. Czy opuszczona, to nie wiem, ale zaprosiliśmy bliskich, tak, podjęliśmy tą rękawicę i nie wystraszyliśmy się, podeszliśmy jak równy z równym.
możesz mówić o pechu, bo tutaj to często się przewija, że zabrakło szczęścia. Tam na wyjeździe w kilku sytuacjach w drugiej połowie, tutaj od początku właściwie pech, bo czerwona kartka w 15 minucie. No można powiedzieć tak, że może trochę szczęścia brakło. No ale no, od 15 minuty grazi jednego mniej, no to później wychodzi w końcówce meczu. Nawet kiedy przegrywaliście już 1-2, później 1-3, to widać było chęć tego, aby zdobyć jeszcze kolejnego gola. Wiadomo było, że już tej wiary w awans nie ma, ale jednak walka do samego końca. Tak, tak jak mówię, nie opuszczaliśmy głów w dół, tylko próbowaliśmy grać i pokazać ten swój kielecki charakter i udowodnić, że też potrafimy i nawet widzę mistrzów.